Osoby wysoko wrażliwe to zazwyczaj introwertycy. Te dzieci mają ogromną empatię. Tematem dzisiejszego nagrania są fakty i mity dotyczące wysokowrażliwości. Na samym początku mogę powiedzieć, że wysokowrażliwość istnieje. Przeprowadzono wiele badań na temat tego, jak funkcjonuje chociażby mózg osób wysokowrażliwych i potwierdzono, że cechy funkcjonowania mózgu zdecydowanie się różnią. Ja nazywam się Sandra Kalista, jestem psychologiem i pedagogiem. Oprócz tego prowadzę trening umiejętności społecznych i jestem małą dwóch małych brzdząców. Zapraszam. Przede wszystkim zacznijmy od cech, żeby wiedzieć, czy charakteryzuje się y, wysokowrażliwość. Cechy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to na przykład głębokie przetwarzanie. Takie osoby przed podjęciem decyzji biorą bardzo dużo y, opcji pod uwagę. Pamięć tych osób jest też pogłębiona, jest też rozszerzona. Oprócz tego występują silne reakcje i silne emocje przy niektórych sytuacjach, dlatego, że sytuacja, która dzieje się dla tych osób jest zawsze intensywnie odbierana, nigdy powierzchownie. Y, oprócz tego y, występuje to Tutaj łatwość przestymulowania, czyli takie osoby ze względu na ilość docieranych bodźców częściej i szybciej odczuwają stres lub zmęczenie. Pamiętać należy też o tym, że pojawia się duża reaktywność emocjonalna nie tylko w stosunku do swoich osób, ale też wyczulenie i wrażliwość na reakcje emocjonalne innych osób dookoła. Ostatnią rzeczą, o której należy tutaj wspomnieć, jest takie wyszczególnienie i taka duża wrażliwość możliwość na bodźce, jakie docierają do tej osoby. Mam tu na myśli bodźce dźwiękowe, na bodźce dotyczące światła, dotyczące wzroku. To szybko przestymulowuje daną osobę, co może sprawić, że jej reakcje są zupełnie inne niż, niż osób, które cech wysokowrażliwych nie posiadają. Pierwszym mitem, który chciałabym obalić, to to, że wysokowrażliwość dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, zwłaszcza tych małych, które reagują na mocne bodźce z otoczenia, które potrzebują cały czas bliskości rodzica. To oczywiście nieprawda, dlatego że Myślę, że każdy z nas zna osobę wysoko wrażliwą, która odbiera bodźce niezwykle mocno, która emocje wykazuje niezwykle mocno, pokazuje je bardzo intensywnie, ale też widać w jak mocnym stresie żyje, kiedy ma podjąć jakąś decyzję, kiedy ma wystąpić przed innymi. Dorośli również mogą otaczający świat odbierać z dużą wrażliwością. Jeżeli chodzi na przykład o głębokie przetwarzanie, takie osoby wysoko, wysoko wrażliwe, dorosłe osoby wysoko Wysoko wrażliwe. Wszystkie nie dość, że własne decyzje przemyślą kilka razy, to oprócz tego w innych relacjach, w relacjach z innymi osobami, będą każde ich słowo przetwarzać na kilka różnych myśli, będą różnie interpretować, będą zastanawiać się, co druga osoba miała na myśli, czy dobrze na pewno zrozumiały. Nie przejdą obok żadnej, żadnego zdania, żadnego słowa obojętnie, tylko bardzo dużo czasu poświęcają temu, żeby zrozumieć drugiego człowieka otaczający świat, i robią to z bardzo dużym wysiłkiem i intensywnością. Kolejnym mitem jest to, że wysoka wrażliwość bierze się z błędów wychowawczych. Jest to bardzo krzywdzący mit dla całej rodziny, dlatego że rodzic interpretuje to rzeczywiście, jakby zrobił skrzywdę swojemu dziecku, a przecież dał mu ogrom opieki, bliskości i miłości. Z drugiej strony, wcale dziecko nie czuje się skrzywdzone przez tego rodzica, więc jeszcze trudniej zrozumieć. Dlaczego mocniej odbiera świat, dlaczego jest tak emocjonalny i dlaczego aż tyle potrzebuje bliskości. E, to mit bardzo krzywdzący i myślę, że bierze się raczej z niewiedzy i nieznajomości tego, jak wysokowrażliwość wygląda. W badaniach udowodniono, że osoby wysokowrażliwe mają większo, większą aktywność mózgu w strukturach związanych z empatyzacją, z głębokim przetwarzaniem. Więc to nie jest efekt złego wychowania, e, tylko po prostu z takiego funkcjonowania naszego mózgu. Kolejnym mitem jest to, że dziecko wysokowrażliwe przeżywa niektóre rzeczy zbyt mocno i ogólnie dramatyzuje. To bardzo krzywdzący mit dla tego dziecka, dlatego że spotyka on się z bardzo dużym niezrozumieniem jego sytuacji, ale też nie czuje oparcia w dorosłych, które tak go odbierają i tak go interpretują. Dziecko być może niektóre emocje odczuwa bardzo intensywnie, być może przestymulowuje się bardzo szybko, ale nie robi to w swojej złośliwości, nie robi tego po, to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie zna innych metod i innej intensywności wyrażania różnych emocji. Przez to dziecko czasami ze swoimi silnymi emocjami zostaje samo, zupełnie zignorowane przez dorosłego. Zachęcam do lajkowania i do zasubskrybowania naszego kanału. Dzieci wysoko wrażliwe patrzą tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa, są bardzo egoistyczne i przez to pokazują tak bardzo mocno swoje emocje i swoje odczucia. To jest bardzo duża i ogromna nieprawda, dlatego że te dzieci mają ogromną empatię i być może jeszcze bardziej obserwują otoczenie, obserwują rówieśników, obserwują dorosłych i tego i to, jak oni sobie radzą w różnych sytuacjach, yy, są bardzo pomocne, chciałyby w niektórych sytuacjach pomóc, dając kilka propozycji rozwiązań, przez co inne osoby mogą czuć się trochę tym zasypane. Jednak to nie jest zła wola osoby wysokowrażliwej, a raczej chęć pomocy, yy, dużej empatii, ale też dużej troski o drugiego człowieka. Czasami słyszymy, że być może yy, mocniejsze wychowanie, yy, takie konkretniejsze podejście do danego dziecka, może zniwelować zachowania wysokowrażliwe, być może w opinii niektórych przesadzone. Niestety to tak łatwo nie działa. To nie jest tak, że jeżeli dla dziecka będziemy bardziej surowi, oni w taki, one w takim razie poczują, że muszą odpowiadać nam w podobny sposób i swoją wysokowrażliwość gdzieś ukryją. Osoby wysokowrażliwe nie są mm, słabe, nie są e, zachukane. One wykazują swoje emocje, pokazują, ale nie dają tak łatwo e, ich wyciszyć tylko zachowaniami dorosłych polegającymi na tym, że będą wobec nich bardziej surowi i bardziej konsekwentni. Często łączy się też wymuszanie dzieci z wysokowrażliwością. To duża pomyłka i też uważam, że duża krzywda dla tych dzieci, dlatego, że wymuszanie ma na celu osiągnięcie e, czegoś, co dziecko sobie zaplanuje, właśnie dojście do jakiegoś celu. E, być może te, niektóre zachowania są podobne do zachowań dzieci wysokowrażliwych, jednak osoby i dzieci wysoko wrażliwe nie mają do końca na celu, żeby od rodziców coś wymuszyć, coś na zawsze cenę dostać, to po prostu jest zbiór cech, które pokazują i ukazują, jak dziecko reaguje w danym momencie i w danej sytuacji. Mówi się często o tym, że osoby wysoko wrażliwe to zazwyczaj introwertycy, schowani, wycofani, niechętni do tego, żeby angażować się w życie społeczne. Zupełnie tak nie jest. Ekstrawertycy, czyli osoby. bardzo... Bardzo aktywne, bardzo ekspresyjne, również są wysokowrażliwe. Dla nich być może jest to jeszcze trudniejsze, dlatego że mają bardzo dużo bodźców, które do nich docierają. Oni sami decydują o tym, żeby te bodźce do nich docierały. Czasami sami sobie je tworzą no i potem muszą z tą swoją wrażliwością poradzić sobie z tymi bodźcami. To byłoby trochę za proste, żeby uznać, że osoby wysokowrażliwe, że dzieci wysokowrażliwe są zawsze wycofane i zawsze zanęknione. To są też osoby, które bardzo chętnie żyją w życiu społecznym i w nim uczestniczą i muszą sobie poradzić ze swoją ogromną wrażliwością. Bądźmy bacznymi obserwatorami naszych dzieci. Nie dawajmy zbyt pochopnych ocen, zbyt pochopnej krytyki co do ich zachowań, tylko porównujmy te cechy, które dzisiaj przedstawiłam i być może yy, zrodzi nam się obraz naszego dziecka wysokowrażliwego, a nie dziecka, które chce wymusić, które y, jest zalękione lub bardzo wycofane. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Tutaj znajdziecie odcinek o tym, że klaps to przemoc, a tutaj o faktach i mitach dotyczących spektrum.